Powstanie nowej przepompowni stawia gminę Pobiedziska wśród najnowocześniejszych w kraju w dziedzinie oczyszczania ścieków. Uruchomienie przepompowni to jednocześnie likwidacja przestarzałej oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach. Ta inwestycja to także zmiana życia mieszkańców Puszczy Zielonki i całej gminy Pobiedziska. 120 km kanalizacji. Jeżeli byśmy chcieli tą kanalizację realizować ze swojego środku budżetu, nie starczyłoby nam to kilkudziesięciu lat. Na ten czas jest to już kanalizacja, która największa ilość sieci jest na terenie gminy Pobiedziska. Gmina Pobiedziska jest największą gminą w powiecie poznańskim. Jest też i tak jak tu już wcześniej było mówione, są trzy parki, jesteśmy też w Puszczy Zielonka, stąd to jest największy program, który był w Polsce realizowany, bowiem pięć gmin podpoznańskich, gdzie największe jest zaludnienie, doszło do tego finału, że dzisiaj została otwarta ta oczyszczalnia ścieków. Inwestycja jest ważna przede wszystkim dlatego, że zmieni na lepsze życie wielu mieszkańców gminy. Podjęliśmy taką decyzję, że chcemy skanalizować dalszą część gminy, dlatego że miasto było w jakiś sposób skanalizowane i ta oczyszczalnia ścieków, która jest za nami, ona służyła temu miastu. Jak służyła, tak służyła, ale służyła. Dzisiaj zostało to zrobiony rozruch i przede wszystkim z tej oczyszczalni ścieków przychodzi do tejże przepompowni. Ale ta przepompownia ma też służyć, tak jak inne pozostałe przepompownie, które są na terenie naszej gminy, mają służyć właśnie zbieraniu tych ścieków z całego terenu, bo wiemy, że skanalizowane zostało praktycznie w ramach Puszczy Zielonki ponad 30%. To są te miejscowości, jak ogólnie rzecz biorąc, Biskupice, Jerzykowo, Gorzkie Pole, Stęszewko czy Tuczno, tak ogólnie rzecz biorąc. I w związku z tym chcemy, aby te zbiorniki, które tak zwane były bezodpływowe, albo często ich nie było, żeby one zostały pomału likwidowane, żeby ten efekt ekologiczny był najwyższy. Inwestycja została zrealizowana przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w ramach projektu Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice. Prace, czy tak jak powiedziałem tutaj w trakcie rozpoczęcia tej naszej uroczystości, te marzenia rozpoczęły się w roku 2000-2002. Następnie zaczęły się prace projektowe, które kończyły się w roku 2007-2008. I de facto inwestycja i realizacja rozpoczęła się w roku 2011. Inwestycja jest nadal inwestycją przeogromną, przy której nie wszyscy wykonawcy dali radę. Udało nam się wybrać kolejnych wykonawców, którzy dotrzymali terminu i możemy się na dzień dzisiejszy cieszyć z tego, że rozpoczynamy rozruch i w najbliższym czasie będziemy mogli podłączać mieszkańców. Kwota, o której mówimy dla gminy Pobiedziska, to ponad 100 milionów złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne to 63%. Reszta pochodzi z krajowych środków. Nową przepompownię uruchomiono oficjalnie 24 września 2015 roku.